Chciałbym, żeby YouTube się dowiedziały, że Kasia właśnie pobiła nowy rekord, jeżeli chodzi o nierozpakowanie walizki. Nie ma sensu rozpakowywać, jak zaraz znowu będę pakować, Emil. Rozumiem. Stupet. Dwa tygodnie temu. Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z takim miksem, holem kosmetycznym połączonym z paczkami PR-owymi. Będą to głównie produkty z Hebe, także standardowo, ale są tutaj takie perełki, także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Zaczniemy od paczki, od Argan House. Cieszę się bardzo z racji tego, że są to mydła. I chyba bardziej się cieszę nawet niż stary, bo są to cudowne mydła. Tak wygląda, przepięknie zapakowany i tak cudownie tutaj pachnie w środku. 5 mydełek plus jeszcze szampon w kostce. To jest wrzos i hibiskus z bydgoskiej wytwórni mydła. Kosztuje 34,99, jeżeli wierzyć cenie na opakowaniu. Fajnie, że ma takie metalowe opakowanie, bo dzięki temu normalnie można się przemieszczać z tym mydłem. Czekałam, aż nagram ten filmik, żeby móc zacząć używać i te mydła, i ten szampon w kostce. Tak, byłam strasznie ciekawa. Wygląda jak ser. Wygląda jak ser pleśniowy. Aż cudownie mocno pachnie. Mamy tutaj surfaktant, który rozpuszcza brud i tłuszcz na włosach. Jest tutaj także zielona glinka, która skutecznie absorbuje sebum i pozostawia włosy czyste, w dobrej kondycji i też przedłuża ich świeżość. Także mamy napar z kwiatu hibiskusa, który wygładza i nabłyszcza włosy. Ciekawa jestem tego efektu. I szampon jest polecany do mycia włosów normalnych i suchych. Cenowo myślę, że plasuje się tak optymalnie, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Szampony w kostce. Jeszcze się czaję na jeden z mydlarni 4 szpaki z dziegciem, bo wiele osób go polecało właśnie na problemy skórne, takie jakie ja mam. I na pewno jak będę gdzieś tam w pobliżu, a w sumie w Białymstoku jest chyba główna siedziba, jak się nie mylę, 4 szpaków i też nie tak daleko mam sklep, więc znaczy nie tak daleko. No, z buta nie pójdę, a może mogłabym, tylko że jak będę gdzieś tam w pobliżu, to na pewno zajdę i kupię sobie to mydełko. Póki co będę testowała to i dam Wam znać, jak się sprawdza. Już dzisiaj na pewno użyję. Także jeżeli będę miała mocną chęć, żeby się podzielić z Wami moimi wrażeniami, to przypnę komentarz pod spodem, także szukajcie. I jeżeli chodzi o mydełka, to tak pokrótce Wam powiem, jakie wybrałam i dlaczego. Wybrałam wszystkie, które są wegańskie. I pierwsze co? Po prostu zobaczcie, jak cudownie wyglądają, są zapakowane w taki sposób. Na każdym jest karteczka z opisem i też jest taki papierek, który zabezpiecza poniekąd to mydełko. No i to wygląda po prostu jak taki lodowy deser. Dawno nie jadłam. Kupuje się takie właśnie w takiej kostce i kroi. I to wygląda jak deser i aż chciałoby się schrupać. Jest to mydło różane akurat, które oczywiście zawiera w większości olej z dzikiej róży, które ma właściwości nawilżające, przeciwstarzeniowe, łagodzi zaczerwienienia i regeneruje skórę. To w ogóle są wszystkie mydła, które z powodzeniem można stosować do skóry twarzy. Tylko jeżeli stosujemy mydła, to zawsze pamiętajmy o toniku. Jest polecany w szczególności dla osób z cerą suchą lub normalną. Wczoraj przyznam się, że użyłam jednego z mydeł, które tutaj jest i ładnie zapakowałam z powrotem, bo ono wyschło i z powrotem je zapakowałam. Także zaraz Wam powiem, które. Jest to mydło, to, które mnie tak bardzo interesowało, o nazwie Tłuścioch. Tak wygląda, tak najnormalniej bym powiedziała i też najnormalniej pachnie, jak takie typowe mydło. To jest silnie przetłuszczone mydło, składające się z 3 intensywnie pielęgnujących olejów. Witaminy A i E w maśle shea chronią skórę przed wolnymi rodnikami, masło skutecznie chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi oraz nie uczula. Jest tutaj też olej kokosowy. Delikatny olej ze słodkich migdałów nadaje skórze miękkość i łagodzi podrażnienia. I to mydło bardzo mnie interesowało ze względu na swoje właściwości natłuszczające. Byłam ciekawa, czy po użyciu samego mydła, czy będę odczuwała potrzebę nałożenia balsamu na ciało. Bo jak wiecie, ja nie lubię balsamów, więc każdy produkt, który powoduje, że nie muszę używać balsamu, jest na wagę złota, w tym wypadku 15,99, bo te wszystkie mydła, które Wam pokazuję właśnie w tej gramaturze, kosztują 15,99.
ale zakładam, że będą bardzo wydajne. I faktycznie skóra była taka, była bardzo czysta. Czułam, że jest czysta, bo zazwyczaj po mydłach to jest takie uczucie takiej trochę tępej skóry. Natomiast nie była przesuszona, więc nie odczuwałam potrzeby użycia balsamu. Chyba nawet nie użyłam i jest wszystko ok, żyję, mam się dobrze. Moja skóra też, także myślę, że ciekawa alternatywa. Jestem ciekawa, jak te pozostałe mydła też będą się sprawdzały w tej roli. Jeszcze wzięłam mydełko z mydlnicą lekarską. Wzięłam ze względu na swój sentyment do mydlnicy lekarskiej, bo w dalszym ciągu mam korzeń mydlnicy lekarskiej i robiłam swojego czasu swoje szampony z mydlnicy. Ona ma właściwości takie pieniące się, tak powiedzmy, ma saponiny, które się pienią. To mydło jest polecane do pielęgnacji cery trądzikowej z egzemą lub łuszczycą. Z pewnością też użyję tego mydła do skóry głowy. Taka jestem. Wypróbuję. Zobaczymy, czy nic się nie stanie. Następne to jest hibiskus. I też w sumie pachnie bardzo tak mydełkowato. Zawiera olej z nasion konopi, które niweluje zaczerwienienie i podrażnienia. Mydło tworzone jest na naparze z hibiskusa, który uzupełnia działanie oleju oraz skutecznie dba o cerę naczynkową. Także też idealne do twarzy, tylko ja myślę, że po prostu tych wszystkich mydeł będziemy używać i na ciało, i na twarz i zobaczymy, czy jakieś tam efekty będą. Na razie zużywamy to, które kupiłam ostatnio w HB i jest ok. Ja tam za często go nie używam, ale stary nie narzeka, także chyba ok. I ostatnie, które jest, to jest peeling kawowy, czyli mydełko z zanurzonymi ziarenkami kawy. Jeszcze mają dwa inne peelingujące mydełka, jedno chyba jakieś takie pomarańczowe. No i to mydło dzięki zawartości peelingu kawowego poprawia krążenie krwi, wygładza skórę, a kawowy zapach wraz z kofeiną pobudzają zmysły. Kawa w postaci peelingu polecana jest przy walce z celulitem oraz do cery dojrzałej. Także to są wszystkie mydełka, które otrzymaliśmy i cieszę się bardzo. Jeżeli chodzi o sam asortyment tego sklepu Argan House, to może zaskoczę Was, ale są tam też oleje typu arganowy. Wiem, kto by się tego spodziewał. A także i inne kosmetyki, takie i do ciała, i do twarzy. Teraz przejdziemy do moich zakupów i zaczniemy od produktu, który bardzo mnie zainteresował i już o nim wspominałam przy okazji takiego zestawienia produktów koreańskich, które były akurat w promocji w Hebe. Wspominałam o nim i przeanalizowałam jeszcze dokładniej jego skład. To jest koreański produkt, koreańska marka. Nourishing Multi Oil Serum. I to jest takie olejowe serum przeciwzmarszczkowe, nawilżające. Mamy tutaj fazę wodną i olejową. Olejowej jest mniej, ale naprawdę tych olejków jest sporo. To jest dosyć spory produkt, bo jest aż 45 gramów, tak w sumie w gramach podane. Jestem w trakcie używania. To nie jest stricte takie olejowe serum. Nie odczuwa się tej warstwy olejowej po zmieszaniu oczywiście. Jest to bardziej taka wodnista forma. Bardzo szybko się wchłania, także można potem przejść do aplikacji kremu. Bardzo przyjemny, taki cytrusowy zapach. I z przyjemnością go używam. Jeżeli chodzi o sam skład tego produktu, to na pierwszym miejscu mamy ekstrakt z grzybów. To nie jest woda, tylko ekstrakt z grzybów, więc już samo to świadczy o takim ukierunkowanym działaniu. Mamy tutaj także niacynamid, adenozynę, która jest silnym składnikiem przeciwzmarszczkowym, oraz beta-glukan, który jest silniej nawilżający niż kwas hialuronowy. I także mamy olejki, takie jak awokado, słonecznikowy, skwalan, różany, kameliowy, żożoba i z baobabu. Olej rokitnikowy, który posiada karotenoidy, które odpowiadają za właściwości regeneracyjne, przeciwzmarszczkowe oraz antyoksydacyjne, a także poprawiają koloryt skóry. Także mamy tutaj flawonoidy, które wpływają korzystnie na drobne naczynia krwionośne. Także mamy kwas omega-7, który jest takim naturalnym składnikiem lipidów skóry. Ma właściwości regenerujące i gojące. I ten olej jest polecany przede wszystkim do pielęgnacji właśnie skóry dojrzałej. I mamy tutaj także olej konopny, który jest dosyć rozpowszechniony ostatnimi czasy, ale ze względu na swoje świetne właściwości na skórę i włosy. Jeżeli chodzi o skórę, to ma właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i antyseptyczne. Nawilża, wygładza, regeneruje i jest polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, ze względu na to, że po prostu przy każdej się sprawdzi, zarówno i problematycznej trądzikowej, i dojrzałej, i suchej, i mieszanej, no dosłownie na każdą, także dla takich wrażliwych cer.
jestem skłonna uwierzyć, że takie działanie ten produkt będzie miał, zwłaszcza takie rozjaśniające, nawilżające, no i gdzieś tam może te właściwości przeciwzmarszczkowe też będą. No i teraz przejdziemy do kolejnego produktu, który kupiłam, ale to już kupiłam może z 3 tygodnie temu, a może nawet miesiąc, tylko jakoś nie miałam okazji o tym wspomnieć. To jest wcierka do skóry głowy z Sattva Ayurveda. Akurat ja mam wersję szafran i cynamon. To jest wcierka wzmacniająca do skóry głowy. I to jest taka alternatywa dla osób, które nie mogą stosować wcierek z alkoholem. Tutaj mamy też aloes, który ma takie właściwości łagodzące, nawilżające. Mamy także pantenol, niacynamid oraz allantoinę, które są humektantami. No i też oczywiście cynamon, który ma właściwości takie pobudzające krążenie. No i też śladowe ilości jakiejś kapsalicyny są w tym produkcie, więc automatycznie też to krążenie jest pobudzone. W ogóle ciekawie nakładam ten produkt, bo odkręcam tą buteleczkę, wlewam do nakrętki, tam powiedzmy jakąś 1/4 tej nakrętki i wkładam tam paluchy i tak sobie wcieram w skórę głowy. Nie lubię atomizerów, jeżeli chodzi o wcierki, bo za dużo pryskam na włosy wtedy i mam wrażenie, że one gdzieś tam są oblepione, aczkolwiek wcierki z Sattwy nie sklejają włosów. To jest bardziej taki tonik, bym powiedziała, na skórę głowy i wcierka poniekąd. Jak najbardziej polecam ten produkt. Jak zużyję tą wersję wcierki, to na pewno pokuszę się jeszcze o jakąś inną. Korci mnie taka wcierka dla kosmetyki. Też widziałam w sklepie Natinati, że tam jest i kapsalicyna i coś tam. Taka po prostu olejowa wcierka, którą się nakłada przed myciem włosów na pół godziny i potem normalnie myję włosy, także jestem bardzo ciekawa i myślę, że w niedługim czasie się zaopatrzę w produkty do włosów. A póki co pokazuję Wam, że kupiłam. Normalnie kosztuje 31,99, ja kupiłam w promocji za chyba 25 zł, także 7 zł zaoszczędziłam i one przeważnie są w takich promocjach. Teraz też w promocji jeszcze w Hebe są produkty do włosów, chyba wybrane, jak się nie mylę, i kupiłam sobie inną wersję tej odżywki z Ahalo, którą Wam pokazywałam jeszcze przy poprzednim holu kosmetycznym. Tamta była wygładzająca, taka nawilżająco-wygładzająca, a ta już jest taka po prostu taka mocno nawilżająca i mamy tutaj aż 6 rodzajów masła i jogurt. I ma być to właśnie mocno nawilżająca odżywka. To są w ogóle naturalne odżywki z bardzo dobrym składem. Mnóstwo jest tutaj składników aktywnych, w tym też widzę argininę. I też mamy tytułowe 6 maseł, takich jak masło shea, masło murumuru, masło jojoba, masło z nasion kakaowca, masło kupłaku, masło mango i botaniczne olejki. Jeszcze nawet nie przelałam do jakiegoś słoiczka. Czekam, aż zużyję jakąś inną maskę, żeby tam właśnie wrzucić to. Bo jest to taki refill, czyli ta saszetka taka uzupełniająca, tylko że ona się znacznie bardziej opłaca, bo za 400 ml w tym momencie płacimy 20,99 bodajże, a za taką dużą, pełnowymiarową wersję, która ma raptem 100 ml więcej, płacimy jakieś kilkanaście złotych więcej. Użyłam na razie raz tego produktu i muszę Wam powiedzieć, że chyba lepsze włosy mam po tej wygładzającej. Gdzie myślałam, że to w ogóle będzie odwrotnie, bo ta ma być taka mocno, silnie nawilżająca, a okazuje się, że tamta jakoś tak pozytywniej wpływa na moje włosy, może dlatego, że mam wysokoporowate i jakoś tam pewnie wygładza te włosy. Po tej odżywce miałam takie dosyć sypkie. Odkryłam jedną odżywkę, która naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na moje włosy i bez względu na okoliczności, zawsze wyglądają w miarę dobrze, jeżeli tak można o moich włosach powiedzieć. I oczywiście się podzielę z Wami tą informacją, jaka ta odżywka, aczkolwiek nie jest tania. Bo to jest odżywka, która była w jednym z boksów Look Fantastic, jako taka mała i w tym momencie jestem skłonna kupić dużą. Ale o tym powiem Wam, jak będę nagrywała jakiś ulubieńców czy coś takiego. Czy Denko, o, bo już zaraz mi się skończy ta mała. Także taka informacja, póki co tutaj mój zakup. Pokażę Wam jeszcze coś, co kupiłam. Może to nie jest taki stricte kosmetyk, natomiast kupiłam to, więc pokażę. A co? I jest to produkt, który na pewno przyda mi się na urlopie, zwłaszcza, że w górach będę dużo chodziła, może tam być ciepło i może będą puchły mi nogi, bo jest to żel taki na opuchnięte nogi, na zmęczone nogi, takie uczucie ciężkości nóg, wiadomo, starość. To już te czasy. Ma koić, pielęgnować i odświeżać. I jest to Venomax Active. Mam wrażenie, że to jest jakaś nowa tubka, bo wcześniej widziałam, czy w internetach szukałam i widziałam, że jest inna.
więc to może jakaś nowa szata graficzna. Jest to żel do nóg z kasztanowcem. Mamy tutaj też miłożąb, arnikę i ruszczyk, czyli takie standardowe też składniki pobudzające krążenie. On kosztował jakieś 9 zł, bo chyba był nawet w promocji. I mamy tutaj 200 ml. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest skuteczny, jeżeli chodzi o to uczucie ciężkich nóg. Nie jest taki lepki, bo często te żele są bardzo lepkie i jest to irytujące, a on bardzo szybko się wchłania i tak momentalnie jest ulga. Widziałam opinię, że nawet osoby, które właśnie mają żylaki, to jest jedyny produkt, który im pomógł. Szczerze Wam polecam, jeżeli macie jakieś takie problemy latem czy w ogóle z krążeniem. Naprawdę bardzo tani produkt i skuteczny, także idzie ze mną na pewno, jedzie na urlop, bo tam z pewnością mi się przyda. No i na koniec dwa produkty, które otrzymałam od Hebe. Chodzi o dwa produkty z marki Pure by Closhi, czy z tej serii Closhi. I mam tutaj kremową piankę oczyszczającą i także wygładzający peeling enzymatyczny. Zaczniemy może od pianki, kremowej pianki oczyszczającej. Jest to słuszna nazwa z racji tego, że ta pianka faktycznie jest bardzo kremowa. Porównałabym jej kremowość do pianki z Feel Free, tylko ta może jest taka bardziej puchata. Jeżeli ktokolwiek zastanawiał się kiedykolwiek nad formułą pianki, to właśnie ona taka jest. I tutaj mamy przede wszystkim w składzie hydrolat z lipy, ekstrakt z bzu czarnego. Jest przeznaczona do wszystkich typów skóry. Ja też właśnie z Closhi w tym momencie testuję inną piankę i muszę powiedzieć, że tamta jest delikatniejsza. Ciężko jest w sumie ocenić działanie pianki, bo to nie jest przynajmniej u mnie samodzielny kosmetyk do demakijażu. Działanie ma w porządku. Oczyszcza tak jak powinna, nie pozostawia skóry ściągniętej. Na pewno ona jest bardziej oczyszczona, tak odczuwalnie bardziej oczyszczona niż po jakichś tam kremowych produktach, które mam do pielęgnacji. Także powiedziałabym po prostu, że taka poprawna pianka oczyszczająca do mycia twarzy. Ogólnie ta marka, znaczy taka seria Pure by Closhi wygrywa z tą taką typową Closhi tym, że są to naprawdę bardzo przystępne cenowo produkty. Bo chociażby w cenie regularnej na oficjalnej stronie Closhi kosztuje ten produkt 40 zł. Natomiast jak byłam w Hebe ostatnio, to widziałam, że tam za 20 parę złotych można tą piankę było kupić. Także myślę, że to taka naprawdę przystępna cena. Ogólnie tą piankę można określić, wszystkie składniki aktywne i ich działanie mają głównie za zadanie tak ukoić naszą skórę, zmniejszyć podrażnienia, zaczerwienienia, czyli naprawdę to ma być bardzo delikatny produkt, a przy tym skuteczny, jeżeli chodzi o oczyszczanie twarzy. Jeżeli chodzi o takie główne składniki aktywne, to mamy tutaj przede wszystkim wyciąg z lipy, który zmiękcza i koi naskórek, także powinien zmniejszać podrażnienia, zaczerwienienie skóry, a także zmniejszać napięcie skóry oraz hydrolat z czarnej porzeczki, która działa tonizująco, nawilża i koi również, łagodzi podrażnienia skóry, poprawia jej koloryt, działa przeciwzapalnie i wspomaga walkę z drobnymi niedoskonałościami skóry. Także mamy tutaj ekstrakt z czarnego bzu, który ma silne działanie nawilżające, także kojące i przeciwzapalne, oraz mamy alantoinę, która jest bardzo lubianym przeze mnie składnikiem, który ma właściwości takie wygładzające, zmiękczające skórę. To są takie główne składniki aktywne tej pianki i myślę, że z tego powodu ona też jest dosyć ciekawym produktem. Tylko tak jak mówię, w tym momencie testuję też drugą piankę z Closhi i gdybym miała je porównywać ze sobą, czy wybrać po prostu lepszą, to wybrałabym tamtą, bo tamta jest naprawdę bardzo delikatna i zawsze po niej, odkąd jej używam, mam taką ładnie uspokojoną buzię. Także pianka póki co naprawdę myślę, że warta uwagi i dajcie znać, czy używaliście tej pianki, bo myślę, że to jest też dosyć znany produkt, więc na pewno wiele z Was używało. Tak samo jak i używało peelingu, który tutaj mam. To jest wygładzający peeling enzymatyczny z enzymami ananasa i enzymem z dyni, który jest też przeznaczony do wszystkich typów skór. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo delikatny peeling enzymatyczny, który nada się także do cer wrażliwych, bo osobiście trzymałam go, tak jak producent zaleca, od 5 do 10 minut, ja trzymałam pewnie dłużej i jakoś nie zauważyłam takiego mocnego złuszczenia czy wygładzenia takiego, jakiego przeważnie oczekuję od tego typu produktów. Dlatego to jest taki bardzo delikatny produkt. I gdybym miała go porównać, tam zestawić z jakimś innym, to zdecydowanie wolę działanie peelingu takiego enzymatycznego, chemicznego z Biesthetic, o którym Wam mówiłam już, też był w ulubieńcach, który
ma takie bezpośrednie działanie wygładzające i nawet nie musimy go trzymać na buzi, tylko wystarczy kolistymi ruchami wpracować w buzię, zmyć i tyle. I mamy już oczyszczoną, wygładzoną buzię. Cenowo ten na pewno jest korzystniejszy, ale też i cenowo jest korzystniejszy peeling z taupy. Natomiast wiem, że wiele osób bardzo lubi ten peeling. No i nie dziwię się. Myślę, że gdyby to był jedyny produkt peelingujący, który bym miała, to pewnie bym po prostu używała i nie szukała żadnych minusów. A póki co, wiecie, porównuję sobie, bo mogę. Także jeżeli chodzi o samo działanie, to jest naprawdę delikatnie wygładzający peeling. I składniki aktywne, które tutaj mamy i jakie mają właściwości, to jest ekstrakt z ananasa przede wszystkim, który dzięki swoim enzymom owocowym delikatnie złuszcza i usuwa martwe komórki naskórka. W ananasie jest zawarta bromelaina, która też poprawia koloryt skóry, wygładza i nawilża tą skórę. Działa też przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, dzięki czemu też wspomaga walkę z trądzikiem. Więc jeżeli macie cerę problematyczną, to myślę, że tutaj też jak najbardziej się sprawdzi. Mamy tutaj też ekstrakt z kiwi, który oprócz też właściwości tych takich złuszczających lekko, ma przede wszystkim właściwości rozjaśniające naszą skórę. Ma przywracać elastyczność skórze ze względu na to, że jest taką bombą witaminową. Ma doskonale nawilżać i też jest silnym antyoksydantem. Podobne funkcje jak też enzym z ananasa ma enzym z dyni tutaj zawarty. I dodatkowo jeszcze takie właściwości odżywcze, nawilżające ma masło shea, które jest tutaj również zawarte. Dlatego mówię, to jest bardzo taki przyjemny, ale delikatny peeling enzymatyczny. Jeżeli oczekujecie jakiegoś mocniejszego efektu złuszczającego, bo wasza skóra jest bardziej już wprawiona w tego typu zabiegach, no to myślę, że bardziej zdecydowanie sprawdzi się ten peeling z Biesthetic. Ja też na pewno nagram osobny filmik z takim zestawieniem, podsumowaniem wszystkich peelingów, jakie mam, miałam do tej pory i co na ich temat sądzę. I to już były wszystkie produkty, które zgromadziłam w lipcu. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów znacie, czy polecacie, co na ich temat sądzicie, ewentualnie co sami kupiliście w lipcu. Oczywiście zapraszam Was też na grupę na Facebooku Testerki Pondi. Tam wymieniamy się na bieżąco informacjami, co kto kupił, gdzie są jakie promocje. No i też oczywiście ja sukcesywnie będę wystawiała kosmetyki do oddania Wam, do testów, więc serdecznie Was tam zapraszam. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że daliście w międzyczasie kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!